No i wracam do was już po pracy, jestem w trochę lepszej jakości, bo nagrywamy to kamerą, a nie telefonem. I przyszłam wam pokazać, co mam. Mam paczkę, jaram się na maksa, wiem co w niej jest. Mam już jedną, mogę powiedzieć, że to jest bluza, mam już jedną taką bluzę, mam w kolorze bordowym. A zaraz pokażę wam, co takiego to jest. Dokładnie. Jaram się, sztos to będzie, w sensie ja tak sądzę, czy wy tak pomyślicie, to nie wiem. Nie wiem, czy kojarzycie, jest taki pan. Klawiatur, Mr. Keyboard. I tak się składa, że mimo, że nie jestem jakoś specjalnie technologiczna, to bardzo lubię Kubę w towarzystwie Andrzeja oglądać. I chyba z każdego dropu ubraniowego coś mamy. No nie wiem tylko, czy mieliśmy z tego, co były te porypane kolory, te retro. Mieliśmy bluzy, ale wydaje mi się, że mamy przypinki i koszulki. No. Więc tak, mam bluzę, słuchajcie, długo walczyłam o bluzę z kapturem, pisałam na znośne regularnie, że uprasza się o bluzę, która będzie miała, nie z kapturem, z suwakiem, która będzie miała suwak i doczekałam się. W dropie były dwa kolory, był kolor bordowy, zresztą poczekajcie, pokażę wam. Był kolor bordowy, tutaj widzicie, bardzo fajne są te bluzy, one w środku mają takiego misia, są mega przyjemne. Są bardzo dobrze wykonane. Powiem wam, że wszystkie ubrania, które mamy ze znośne, są totalnym sztosem. Mam też jedną taką bluzę, wiecie, przez głowę wkładają takiego kangurka, ale ja wolę mieć suwak, bo ja często noszę bluzę jako narzutkę i ona jest rozpięta. I ta bluza jest totalnym sztosem. Wczoraj ją nosiłam, oczywiście już dawno była uprana, jest ekstra. Ogólnie poprzednią bluzę mam XL-kę i ona jak była luźniejsza, to była fajniejsza, natomiast już wiemy, że mam insulinooporność. Mam nadzieję, że moje leki pomogą i w końcu uda mi się zrzucić te kilogramy, więc żeby nie było, dopinam się w tą bluzę, nie to, że kupiłam taką, że a jak schudnę, to będzie dobra, nie. Ja się w nią dopinam, tylko poczekajcie, żebym sobie nie zacięła nowej bluzki. Ja się w nią dopinam i jest git, tylko ja po prostu lubię, jak bluza jest tutaj taka, wiecie, taka luźna. A ta jest taka bardziej dopasowana, ale też jest git. Także mam moje bordo i mam granat. Miałam nadzieję, że, bo teraz będzie nowa kolekcja na jesień, miałam nadzieję, że wleci kolejna bluza z suwakiem na przykład w kolorze czarnym. Tak się łudziłam. Ale wiecie, nie ma co się łudzić, więc napisałam do znośne. No i odpisali mi, że nie będzie w nowej kolekcji bluzy z suwakiem, dlatego zamówiłam sobie też granatową. No i Andrzejowi się te bluzy podobają, więc pewnie będę musiała się nimi trochę podzielić. Ale mega jest fajna. No właśnie pan klawiatur, więc to jest taka urocza klawiaturka. Mega, mega fajny detal. Powiem wam, że naprawdę, w sensie te bluzy kosztują 250 zł za sztukę, ale są absolutnie warte tych pieniędzy, bo totalnie nic się z nimi nie dzieje, nie? Także sztos. Z ciekawych rzeczy czekamy na sushi. Boże, że jestem taka głodna. Jestem tak turbo głodna. Wczoraj zrobiłam sobie pancake'i. Zjadłeś w ogóle swoje, Andrzejku? Wczoraj zrobiłam pancake'i, zrobiłam ich tak dużo, że już w pewnym momencie miałam dosyć jedzenia tych pancake'ów dzisiaj w pracy, więc wpadłam na pomysł, że zamówię sushi i właśnie na nie czekamy. Przebrałam się. Zmieniłam bluzkę na taką mystę kamenelską, bo jak pobrudzę ją sosem sojowym, to nie będzie szkoda przykało nasze sushi. Zaraz to wszystko wypakuję i wam pokażę, jak to pięknie wygląda. Much later. Ja słuchajcie, znowu byłam na badaniach, ale to już koniec badań na ten rok, taką mam nadzieję. Stestowałam się od A do Z. Andrzeju, co robisz? I potem znowu będzie mi świrowała kamera. Ach, ten Andrzej, słuchajcie. Przyszłam wam pokazać kilka rzeczy, bo Katarzynka teraz taka, wiecie, fit, bezcukrowa i te sprawy. Więc przyszłam... No mów, czego chcesz?
No co byś chciał powiedzieć? Widzę, że się gotujesz, żeby się wtrącić. No bo ty chcesz to pokazać, a ja chcę powiedzieć, że wcześniej normalnie byś tego nie jadła, ale byłaś na badaniach i nie masz już alergii. W sensie, nie masz alergii. Nie wiem, że już. Tak. Dobrze. Więc chciałam wam powiedzieć, że wracając z badań, przechodziłam koło takiego sklepu na Marynarskiej, Strefa Mocy, on się chyba nazywa. I skusiło mnie w witrynce coś takiego, co się nazywało Zero Jam. I słuchajcie, tutaj macie o tabelę, gdyby ktoś był zainteresowany. Ma to bardzo mało kalorii na 100 gram produktów. Kosztowało 14 ziko. Przy okazji, słuchajcie, kupiłam nowość, zaraz to otworzę. Nowość dla mnie oczywiście, bo Dane ma to już w asortymencie jakiś czas. Ale ja tego jeszcze nie piłam, to ma być niby taki zdrowszy energetyk. Kosztował chyba piątaka. Tak mi się wydaje, bo to kosztowało ile mówiłam? 14, a wydałam 20, to nie, to kosztowało 6 ziko. Dodatkowo w Biedronce, słuchajcie, znalazłam coś takiego. To jest dżem, tylko stwierdziłam, że kupię ten, dlatego że ja nie jestem jakoś specjalnie fanką moreli, tak mi się wydaje. Ale znalazłam coś takiego, czyli dżem morelowy słodzony czym? Ksylitolem. Nie będę tego otwierać, żeby powiedzieć wam, czy dobry, czy nie. Wrócę z update'em innym razem. No i kupiłam też masło orzechowe. Wzięłam sobie tą wersję, która jest crunchy. Jak widzicie, 96% orzeszków. Dopiero potem doczytałam, że w składzie jest też olej palmowy. Ale dobra, to jest tyle tych orzechów, że tego oleju tutaj wcale nie ma tak dużo. Tak wygląda w konsystencji taka orzechowa kubka. Powiem wam, że jest całkiem smaczne. Ja osobiście lubię, jak masło jest trochę bardziej słone, więc jak sobie to na to moje pieczywko, na tą wazę sobie to smaruję, to jeszcze sypię sobie odrobinę soli, ale jakby kumam, że to nie jest za słone, bo niektórzy jedzą kanapki z tym i z dżemem, tak po amerykańsku. Także jakby czaję bazę, że nie może być takie słone. Odrobinę słonawe jest, nie? Ale takie turbo słone to nie. I a propos turbo, to właśnie mamy turbo rose. Andrzeju, testujemy. Otwieram. Czy to jest dobre? Pachnie ładnie, ale powiedziałam tak nietypowo. Co to jest? To jest guava i co? Dane chyba, nie jestem pewna, czy dobrze to rozumiem, ale to jest chyba biała truskawka i tak mi się wydaje, że Dane też tak mówiła. No w każdym razie pachnie ładnie, a jak smakuje? Kwaśne. Ale dobre. W sensie, to jest niezdrowe, ja wiem, ale ja lubię sobie czasem wypić energola tak po prostu dla smaku. A to jest w ogóle zero cukru, jakby co? Powiem wam, że jest to w smaku całkiem smaczne. Jak ktoś lubi, jest bardzo przyzwyczajony do smaku takiego, wiecie, typowego energetyka, to nie wiem, czy mu podejdzie. Ja na przykład często sobie kupuję te energetyki też jakby smakowe. Z dodatkiem czegoś, nie? Więc mi to akurat nie przeszkadza, że on ma taki nietypowy smak. Ciekawe to jest. Takie trochę kwaśne, trochę smakuje jak ananas. Andrzeju, chodź to testuj. Nie, robi obiadek. Andrzej robi obiad. No, w każdym razie tak. Pilnuję się, słuchajcie, naprawdę się pilnuję, więc kupiłam sobie takie zdrowsze wersje tych produktów, a może niekoniecznie zdrowsze, tylko po prostu bezcukrowe. I tak o. O badaniach opowiem wam, słuchajcie, w osobnym filmie, nie wiem, a jak to oglądacie, to możliwe, że już jest na kanale. Wymyśliłam sobie, że zrobię taki film typu story time i opowiem o tych badaniach, które się ostatnio u mnie wydarzyły, dlaczego robiłam co, jak, jakie miałam wyniki. Czy tak dokładnie ich omawiać nie będę, ale ale coś tam tytułem wytłumaczenia się właśnie skąd tyle tych badań na pewno będzie. Bardzo spoko, bardzo. Zmykam. Za chwilę wróci do was Andrzej powiedzieć, co on myśli o tym energetyku. Już testujmy to. A ja muszę być niżej, albo dalej. Dziwne. W sensie, kwaśne. Zazwyczaj wszystkie takie rzeczy są pyte słodkie. I nawet nie mówię kwaśne o tych takich, bo są
też piłem często takie coś, co jest na przykład zero cukru, nie? Red Bull jest zero cukru, ale one są takie, będzie trochę jak syropki, nie? A to nie jest takie. Takie w sensie orzeźwiające, ale nie pozostawia takiego czegoś, że jest tak, taka słodycz, nie? Fajna. No, jest spoko. Dobre, no, naprawdę dobre. Zaskakujące. I też jest tak, że w większości takich rzeczy, jak to pijesz, to jak się tego napijesz, to potem nie to, że ci się nie chce pić, tylko masz jeszcze wrażenie, że chciałbyś więcej, nie? Ja to tak nie mam. Wypiłem, nie mam takiego odczucia, jak. Może dlatego chciał... właśnie, że jest kwaśny. W ogóle to jest napisane, słuchajcie, że to jest 100% naturalnej kofeiny. Nie ma tu właśnie tej kofeiny takiej sztucznej. W ogóle jak ktoś jest tam zainteresowany bardziej, to tutaj podobno jest bardzo dużo dobrych składników. Podobno. Podobno. Ja się na tym nie znam, więc nie będę komentować tego składu, czy on jest dobry, czy nie. Kupiłam na spróbówkę, bo ja po prostu takie niezdrowe rzeczy lubię. Tak czy siak, nie pijcie tego dużo. To jest moje guilty pleasure, tak. Nie pijcie tego dużo. No, ale spoko, ale już wiem, że jakbym znowu przechodziła koło tego sklepu, to ja sobie weszłam. Może niekoniecznie, tak jak wiecie, ludzie zamawiają całe paczki tego skrzynki. Czy tam kartoniki? Ale tak wziąć jednego w rączkę raz na jakiś czas, spoko. Jeżeli faktycznie jest zdrowszy niż inne tego typu produkty, to naprawdę super. To psuję, a teraz idę na obiadek.